Witajcie moi drodzy z tej stronki, na witam was w kolejnym odcinku z Zaginięcia Ethana Cartera. W ogóle standardowo dziękuję za wszystkie komentarze i łapki pod poprzednim odcinkiem. W ogóle powiem wam, że półtorej godziny się zbierałam do nagrania. No po prostu dzisiejsza pogoda w Czewie, to że dwa razy przemokłam. W ogóle, że jestem lekko chora, tak no jakoś mi się nie składało do nagrywania. Ale tak kurczę usiadłam i zerknęłam na Steama. I zerknęłam na ten tytuł i stwierdziłam, że kurde, w sumie to mam ochotę pocisnąć, więc ciśniemy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, jak umarł wujek Chad. Chad mu bodajże było. A teraz idziemy do kopalni. Jest podobno gdzieś tam po drodze jakieś ukryte wersje, chyba... Wersje, wejścia. Chyba tędy się szło do kopalni, dobrze pamiętam, w sensie tutaj tak górką i tak... i ten... Dokładnie tak. Powiem szczerze, że jedna rzecz mnie w tej grze trochę intryguje. Trochę zastanawia. Znaczy teraz się zaczęłam zastanawiać, bo to słońce wygląda jakby było takie trochę zachodzące. Natomiast zastanawiam się, czy nie jest trochę takie wschodzące, bo mam wrażenie, że było trochę niżej. Chyba, że to kwestia, że tak powiem, ustawienia mojego. Natomiast faktem, ta pora dnia nam się za bardzo nie zmienia, a już troszkę tutaj sobie biegamy po okolicy. Ale to... To takie moje zastanowienia. A, dobra. Bo w sensie nagle mi postać zwolniła i się zastanawiam co i jak wejście. No to wejdź. I co on tak nie odsunie tego kamienia, tylko po prostu tam zmieści dupę? No spoko. Szczególnie martwi mnie to, że jest ciemno. I to, że wam będzie ciemno. To sorry, ale pół biedy. Możecie sobie zawsze, wiecie, zrobić w pokoju ciemno i wtedy z automatu na ekranie widzicie lepiej. Natomiast no ja z odpalonym softboxem i pozostałymi lampami świecącymi mi w twarz, że tak powiem, ciemność widzę ciemność. Tu jest to wejście, więc tylko zerknę, czy tutaj nic nie ma. Powiem szczerze, że się bardziej spodziewałam, że to wejście będzie gdzieś tutaj, w okolicach tego, ale nie. Dobra. Prawo, lewo, prosto, prosto, nie ma nic. Lewo, prawo, idziemy w prawo. Powiem wam szczerze, że jeżeli mam do wyboru prawą lub lewą stronę, to zawsze idę w prawo. Ale w prawo nie ma nic. Ale i tak wolę prawo. Znaczy nie ma to, broń Boże, nic związanego z moimi jakimiś takimi politycznymi zapędami. Jeżeli mam być szczera, polityką się nie interesuję. To po prostu... Prawo lepiej mi się kojarzy. Tak jak godziny wolę ta... Okej, winda. Ale zanim tutaj wejdę, to bym tutaj poszła dalej. Tak samo jak wolę liczby parzyste od nieparzystych. W dół. Wiecie, z czym mi się to kojarzyło? Z Until Dawnem. Myślicie, że jakiś Wendigo na nas czeka? Albo inna Emily, chociaż chyba już Wendigo lepsza. Ale specjalny pozdrow dla wszystkich, którzy mnie oglądali on tylko. Lovciam was. No was ostatnio często lovciam. Ale z drugiej strony wy jesteście tacy do lovciania, tacy oho ho, ho. Ej, a w ogóle mogę sobie puścić windę w górę? I na przykład czy jest tu coś na dole? Nie mogę. Ej, a mogę windę... Teraz nie wrócę. Ej, ale... Ale serio?
Oby było inne wyjście. O! Wystarczyło odejść. No i znowu. No to od prawa lecimy. To znowu nic. Ta winda to jest w ten dół? Trzeba jej przypilnować, bo się tutaj opierdziała. Dobra. Dobra, powiem wam, że to jest ten moment, w którym ja tutaj nie widzę nic. Więc idę jednak tu, gdzie jest światło. Jeżeli trzeba będzie przez jakieś ciemne korytarze, to wam powiem, że jestem w dupie, nie? Bo mnie naprawdę na ekranie nic nie widać. Tutaj mam jakieś kółeczko. Jakiś zalany szyb windy. Zbadaj. Stoję jak na kilofy. Puste miejsce. Czy na tym coś... Nie chcę was martwić, ale ja tam nic nie widzę, ale spoko. Bo tu winda w wodzie była. O, uszkodzony zamek. Od zewnątrz, ofiara utopiona. Dotknij. Okej, okay, czyli pewnie trzeba też znaleźć jakieś części, które oczywiście stworzyły nam historię. Tak mi się wydaje, a co z tego wyjdzie, to... Kiedyś ktoś powiedział, tylko Bóg wie. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, to jest cytat z Kuchennych Rewolucji. Rozglądam się, czy tutaj czegoś nie ma. Czy ja tam mogę jechać? Widzicie, że jak się rozpędzę, to rozwalę tylko hamulca? Dobra, czekaj. W sumie to mogłam to sobie tak zostawić, żeby mi te światła coś oświetlały. No na początek chcę zobaczyć, czy tutaj czegoś nie było. Dobra, wydaje mi się, że nie. Te wajchy jakoś mogę przełożyć, chyba nie. Przebiegnę się tam do światła jak na razie, bo... Tu je
jest jakieś zejścia. Nie wiem, czy się za bardzo nie oddalam od miejsca zagadki. Chyba ja też jeszcze zejść na dół. Nie, dobra, słuchajcie, wracamy na górę. Tak, wiem. Wiem, zabijecie mnie. Nie, ale naprawdę nie chcę sobie gdzieś tam, kurde, pobłądzić i... Fajnie było zagadkę, którą mamy do rozwiązania, rozwiązać. Zastanawiam mnie, czy w opcjach... Pozwólcie, że ja sobie zwiększę tą jasność tylko i wyłącznie ze względu na to, że nic nie widzę. Powiedzmy, że sobie damy na 85. Mam nadzieję, że wam to jakoś super nie będzie przeszkadzać. Przynajmniej do momentu, kiedy jesteśmy w kopalni, bo... Tam jest wózek. Jest jakiś skrętel, tu dalej nic nie widać. Boję się, że coś sobie przegapię właśnie ze względu na to, że ciemność widzę. Rozumiem, że w to nie mogę wejść. No mogę. Ciepłutko. To bez sikania. Przepraszam. Już chyba nic nie ma. Przejdźmy się tam, zobaczymy, co będzie za tym. Natomiast dalej się boję, że gdzieś zapędzę. Ktoś mi kiedyś powiedział, że w tej grze nie da się przejść czegoś źle, w sensie, że zawsze gdzieś tam można wrócić. Natomiast wiecie, doświadczenia z grami zazwyczaj pokazują inaczej i trochę mnie to martwi, ale... Może jakoś damy radę. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. Pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Chyba znalazłam wyjście. No. O, dom wimbrownika. No to nie, no to się wracamy. Tam wam przecież leży trupek, no come on. Trochę czasu przez to straciliśmy, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Najgorsze jest to, że on nie może przez to przebiec, on przez to przełazi powoli. Dawaj, dawaj. Ruszył z kopyta. Wracamy tam na razie do tego pierwszego wagoniku. Zobaczymy, co nam się tam uda wykombinować. I
Jesus Christ, normalny jak maraton. Kółeczko, kółeczko. Na razie wyłączać silnika. Teraz to jest ciemna w dupie dalej. Zastanawiam się, gdzie może być ten kierowna. No tu ewidentnie nic nie widać. Czy to nam się już coś... Mogę jeszcze wysłać do góry? Czy coś nam się tu wtedy... Chyba nie. Dawajmy tu tego trupka w dół. Tu nic nie ma. Tu jedzie prosto. O, 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 o. Tu mamy kinów. Halo? Gdzie jest mój napis, że zbadaj? Drezyną to lepiej oświetlona. Tak. Cholera, chciałam to sobie przybliżyć, ale co tam. Dobra, czyli tutaj jestem. Spróbujmy go wsadzić z powrotem. W sensie odłożyć na miejsce. Coś tam rozwiązaliśmy. Już? A co to tak? To jest ojciec Itana, rozumiem. Czyli co, matka będzie trupem? Ojciec zabił matkę. Tam jest jeszcze opcja. Chyba nie. No dobra, myślę, że na początek sobie weszli. Tutaj nie ma jeszcze kilofa, tu już ma. Tak i tak. 3, 2, 1 do wizualizacji. Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. Na pewno szczury. Nie wydaje mi się.
tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może dłużej śnić. Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Del, co się dzieje? Dej, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Psychopaci są już trudno spisać. Dej, ty nędzny tchórzu! Wypuść mnie! Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Pul. Dobra, tak się utopiła matka Itana. Czyli co, mieliśmy już śmierć Travisa, mieliśmy już śmierć Chada. Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Teraz matka? Musisz stąd iść, wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się, to tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem, idziu. No i mama. Nie zabił nie swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Chociaż nie, włącz. Miejmy światło. To tu było zejście, nie. To jednak dalej. Przez to moje latanie jak pies z pęcherzem trochę mi się... Czy to był kot z pęcherzem? Never mind. Trochę nam się czasu zmarnowało. Ale spoko, myślę, że dojdziemy do następnego punktu zapisu. Będziemy sobie na dzisiaj kończyć. Czy zaczyna robić ciekawa muza w ogóle. Czytaj. Tekst. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, nie idź dalej. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, na rytuał się nie powiódł. Jeśli widzisz to ostrzeżenie, bramy do morskiej istoty pozostają zamknięte. Okej. Okay. Mapka. Romantyczny klimat. Myślicie, że na końcu czeka Dariusz w wannie? W sumie morska istota? Kurwa, nie wierzę w to. Nie bardzo kminię tą mapkę. No dobra, zaczęliśmy od tej, to idziemy w tam. Mhm.
Wesoły trupek, zbadaj. Może tak jest troszkę szybciej? Nie jest umarłym wiecznie tylko mami, nieśmiertelny Bóg nad dziwnymi eonami, otwiera bramę, bramę pradawną, której strażnika oczy widzą tylko zimno. Boga naszego imię kluczem i prawdą, jest on tym, co jest, czego być nie powinno. Tutaj trzeba było znaleźć tych ziomków. I te ziomki stawały na tym. Tak. No to na początek trzeba jeszcze połazić po kopalni, poszukać trupków. Dobrze kojarzę, a wydaje mi się, że kojarzę dobrze. Mamy kolejnego. No zbadaj. Nie wiem, kurde, ilu mam ich znaleźć. Lecisz. Dlaczego mam wrażenie, że... czekać na spotkanie z tym kolesem. No zniknął też, spoko. Kurwa, jestem gdzieś w ogóle z drugiej strony. Ja pierdziela. Ty mi jednak coś chcesz pokazać? Co się wydarzyło? To dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że tu jest zapis, chyba jednak mam się nie zbliżać do tego gościa. Ale cóż, to sobie ogarniemy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!